bardzo. Ale Misia coś mi tu... Misia, no co ty robisz? No chodź, no, no dobrze, Misiu, dobrze. Ja chciałam pokazać... No już, Misia, tak, pokażemy. O, bo prace konkursowe miały to być takie rysunki, takie płaskie prace. A tutaj Hania przyniosła takiego misia. Ponieważ naszej misi bibliotecznej bardzo się spodobał ten misiu i ona go, zobaczcie, jak się przytula, ona go bardzo lubi. Dlatego postanowiłyśmy z panią Elą Płonką, która oceniała pracę, dać taką nagrodę pocieszenia tutaj właśnie Hani za tą pracę. No ale misia, weź odłóż. Misia, no bądź, no zobacz, jak ona się... Misia, odłóż, miałaś mi pomóc. No, chodź. Witam rodzinę Hani wielkimi brawami. Stań, Haniu, stań. Brawo dla Hani. O, jak się misia cieszy, zobaczcie. To teraz misia pokaże pierwszą pracę, którą żeśmy nagrodzili. Pokaż. Oj, misia już, oj, ma problem z tą pracą. Troszkę, no chodźmy. Chodź. Och, już tu misia przynosi pracę. Odwrócimy. Czy ktoś poznaje tą pracę? Rączka do góry, albo niech stanie pomocha. Czyja to praca? Czyja to praca? Kto rozpoznaje? Nie ma jej. A Zuzia Bardzińska jest wiśniowa. Zuzia nie ma, tak? Aha, to zobaczcie. Taka piękna praca Zuzi. Tak, po klasie, jak najbardziej. Kochani, Zuzia zajęła trzecie miejsce. Teraz będą dwa pierwsze miejsca, ponieważ z grupy 0C też dzieci brały udział i tam akurat wszystkie dzieci zajęły, te, które oczywiście brały udział, drugie miejsce, a z waszej grupy teraz pokażemy dwie prace, które zajęły pierwsze miejsce. Tak. Misia nie... Się. Kto rozpoznaje taką pracę? Czuję to jest. Dobrze. Czyli ja rozumiem, że to jest Oliwier. Oliwier pomacha misi. Oliwierku, ta praca przez panią Elę została nagrodzona i ta praca zajęła miejsce pierwsze razem z drugą pracą. Tak, misia pójdzie po następną pracę. Tak. I ex aequo. Jeszcze jedna praca została nagrodzona, oceniona jako pierwsze miejsce. No trzymaj, Misia. Czyja to jest praca? Kto rozpoznaje taką pracę? Wielkie brawa dla Michalinki, tak. Tak, i zobaczcie, a tu Michalinko, a ty nam powiedz, dużo czasu zajęła ci ta praca? A bolały rączki od robienia kuleczek? Bolały chyba. Zobaczcie, ile tu jest tych kuleczek. Bardzo dużo. Bardzo się napracowało. Śliczna. Ja pokażę nagrody wymienione dzieci. Tak, chodź, chodź, chodź. Pomóż mi się. Dostaną takie piękne książeczki od nas z misią. Z bajeczkami, że... Smutne miny. Misiu, ty też widzisz smutne miny. Smutne dzieci, bo jeszcze inne też, tak, tak, brały udział inne dzieci. No to słuchajcie, misia jeszcze coś ma. O, już niesie. No też pomogę misi trochę. Ojej, jej. Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie plastycznym, dostaną na pocieszenie takie ładne zakładeczki. Zobaczcie. Brawo dla wszystkich uczestników. O, dla wszystkich oklaski. Jeszcze pani Kasiu. Wielki dla pani Kasi i dla pani Eli Płonki, która pomogła te płace wybrać. Ojej, jak Misia się cieszy. Aha, żebym nie zapomniała. Dobrze. Misia mi przypomnia, bo wiecie, bo ona jest taka wstydliwa, no zobacz, jak ona się wstydzi. No nie wstydź się. Patrz, no dzieci cię lubią, no zobacz. No, pomachają dzieci? No widzisz, machają dzieci, no nie musisz się wstydzić. Misia prosiła,
żebyście w środę, kiedy będzie Światowy Dzień Pluszowego Misia, obejrzeli taką prezentację specjalną, którą pomagała mi robić, bo wy w naszej szkole dopiero jesteście pierwszy rok, jesteście grupą zerową, a my Święto Misi obchodzimy już od 2009 roku. Dlatego też serdecznie zapraszamy na taką prezentację. No i mamy nadzieję, że w następnym konkursie weźmiecie udział. Pa, pa! Misia musi lecieć.